wina za to, co w Grecji się obecnie dzieje, nie leży tylko po jednej stronie, nie leży tylko po stronie Greków. Oczywiście robili bardzo nierozważnie, zadłużając się nadmiernie, zadłużając się przede wszystkim za granicą i te długi potem konsumując zamiast inwestować. Niemniej jednak trzeba spojrzeć, że również na to, że Grekom ktoś te pieniądze właśnie pożyczał, a byli to głównie Niemcy, ściślej niemieckie i francuskie banki komercyjne, które prowadziły w stosunku do tego kraju bardzo szeroką akcję kredytową przez wiele lat. Myślę, że zdając sobie sprawę z tego, iż kiedyś nastąpią problemy, może nie tak silne, jakie mamy okazję obserwować, ale istotne, poważne, zagrażające stabilności greckiego, a co za tym idzie również europejskiemu systemowi finansowemu. Jak Niemcy korzystają w związku z tym na Grecji, nawet jak ojciec powiedział, na jej kryzysie? Otóż zwróćmy uwagę na to, że w latach 2009-2010, kiedy zaczęliśmy się dowiadywać o tym, iż greckie finanse publiczne są w znacznie gorszej sytuacji, niż wynikałoby to z oficjalnych danych przesyłanych przez rząd w Atenach do Europejskiego Urzędu Statystycznego, czyli Eurostatu. Od tamtej pory prowadzona jest akcja tak zwanego, biorę to w cudzysłów, ratowania Grecji. Tworzone są za pieniądze publiczne, za pieniądze międzynarodowe, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego, kolejne fundusze ratunkowe czy stabilizacyjne, różnie się je nazywa, z których pieniądze płyną, czy płynęły, zaraz powiem dlaczego używam czasu przeszłego, do Aten, a Grecy wówczas za te środki spłacali swoje zobowiązania wobec banków niemieckich i francuskich. Powiedziałem płynęły i już to wyjaśniam, ponieważ od pewnego czasu pomoc, znowu cudzysłów, dla Grecji, Grecję samą omija, więc z Europejskiego Banku Centralnego, tak fizycznie rzecz ujmując, środki, czyli ze Frankfurtu nad Menem, z pominięciem południa Europy, płyną bezpośrednio na rachunki wierzycieli Grecji, a więc banków również niemieckich. W związku z tym wydarzył się następujący proces. Otóż te złe greckie długi, te tak zwane, jak mówią finansiści, toksyczne obligacje, przeniosły się z bilansów banków komercyjnych niemieckich i francuskich do bilansów organizacji międzynarodowych, czyli tak naprawdę ciężar odpowiedzialności, koszt tego całego zamieszania został przerzucony na większą ilość krajów. Niemcy swój system bankowy uratowali, a dzisiaj tak naprawdę walczą tylko o to, żeby dodatkowe zyski odnosić, względnie o to, żeby Grecja ze strefy euro nie wyszła, bo tego również rząd w Berlinie się boi. Boi się dlatego, że wyjście Grecji z Eurolandu mogłoby stworzyć, moim zdaniem stworzyłoby niewątpliwie groźny dla integracji europejskiej precedens. Za przykładem Grecji, która po kilkunastu miesiącach zamieszania zaczęłaby wychodzić na prostą, co do tego również nie mam wątpliwości, poszłyby bardzo szybko Hiszpania, w której już w grudniu tego roku czekają nas wybory i gdzie bardzo dobre notowania ma na chwilę obecną jeszcze radykalniejsza od Syrizy partia Podemos. Hiszpania, Portugalia, być może Włochy, kto wie, czy nie. Irlandia poszłyby tą samą drogą. W rezultacie strefa euro uległaby rozpadowi, a Niemcy powróciliby do swojej narodowej waluty marki. Marka w takich warunkach stałaby się bardzo wysoko wycenianą walutą i dotknąłby Niemców taki sam problem, jak dotyka dzisiaj Szwajcarów, następną bezpieczną zatokę na arenie międzynarodowych stosunków finansowych. W rezultacie eksport niemiecki, z którego cały ten kraj i cała tamtejsza gospodarka żyje, stałby się zdecydowanie mniej konkurencyjny i nasz zachodni sąsiad odniósłby z tego powodu olbrzymie straty. Jakie powinno być stanowisko Polski wobec tego wszystkiego, co się w Eurolandzie dzieje? Otóż po pierwsze powinniśmy zauważyć praprzyczyny tych zjawisk i wyciągnąć z nich wnioski. Wnioski przede wszystkim takie o to, żeby do Eurolandu nigdy nie wchodzić, bo jest to projekt skazany na porażkę. Po drugie, żeby dywersyfikować, więc urozmaicać kierunki naszego handlu zagranicznego. Nie może być tak, że z Niemcami, a nie z jednym tylko z około 250 istniejących na świecie i uznawanych powszechnie przez społeczność międzynarodową państw, związaliśmy swój handel aż w 25%, w 1/4 dokładnie,
i pod względem importu, i pod względem eksportu. Kolejny wniosek, nie zadłużać się za granicą, nie zadłużać się w obcych walutach, wszystko to niestety obecny rząd robi, ale też trzeba trzymać kciuki, choć może obrazoburczo to zabrzmi, za to, by strefa euro przynajmniej jakiś czas trwała, dopóki nasza gospodarka się nie wzmocni, ponieważ gdyby się rozpadła, gdyby Niemcy ucierpieli, co przed chwilą powiedziałem, to również my za pośrednictwem tych swoich ścisłych z Niemcami związków handlowych, no takim rykoszetem otrzymalibyśmy cios natury gospodarczej. Jednakże w dłuższym terminie trzeba sobie jasno powiedzieć, innego wyjścia z problemów Grecji, jak wyjście z Eurolandu i w ogóle cofnięcie się w integracji europejskiej mniej więcej do poziomu europejskiej wspólnoty gospodarczej, czyli rynkowej, zdrowej współpracy suwerennych państw, nie ma. Strefa euro, a co za tym idzie również Unia Europejska w obecnym kształcie, są skazane na porażkę i wiedzą o tym doskonale ekonomiści, niektórzy tylko nie mają odwagi tego głośno powiedzieć. Już w latach 60. ubiegłego wieku od prac noblisty z dziedziny ekonomii Roberta Mandela znamy kryteria, cały ich zestaw kryteriów optymalnego obszaru walutowego, a więc takiego obszaru geograficznego, na którym można wprowadzić jeden wspólny pieniądz bez uszczerbku dla efektywności gospodarowania. I strefa euro nie spełnia tych kryteriów. Zresztą nawet tych nominalnych, określonych w traktacie z Maastricht i później potwierdzonych w Pakcie Stabilności i Wzrostu, tak zwanych kryteriów konwergencji, również dzisiaj wiele państw Eurolandu nie spełnia. Grecja nie spełniała ich nawet wchodząc do strefy euro. Po 2000 roku ani razu dług publiczny Grecji, dla przykładu, nie spadł poniżej 100% PKB, a wymaga się poziomu nie wyższego niż 60%. Podobnie było... Czyli musiał być inny powód tego, że Grecja weszła w euro. Niestety polityczne. Były to polityczne powody, były to powody, nawet powiedziałbym, światopoglądowe. I mamy w tej chwili w kluczowych, decyzyjnych kręgach Unii Europejskiej dominację środowisk lewicowych, by nie powiedzieć lewackich. Ludzie, którzy wywodzą się z tak zwanego pokolenia 68, czyli działacze wtedy organizacji studenckich, czasem radykalni, dziś po kilkudziesięciu latach tak zwanego długiego marszu przez instytucje, którego to hasło rzucił jeden z ich ideologów, wtedy Rudi Dutschke, znaleźli się w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, pracują również jako prominentni posłowie i w rządach poszczególnych państw tak, zachodnich. Panie doktorze, jeszcze jedna sprawa. No, w Grecji trzeci pakiet pomocowy, tak? Uchwalono go niedawno, ale to jeszcze jesteśmy świadomi tego, że ma być utworzony fundusz, do którego Grecja przekaże majątek z przeznaczeniem do prywatyzacji. No to też jest dosyć bolesne, bo z jednej strony możemy pytać o zobowiązania Grecji, o to, co się stanie, jeżeli się to nie uda, tak? Jakie będą konsekwencje dla Greków czy dla innych. Niemcy może ocaleją, ale inne państwa i w ogóle struktura Unii Europejskiej. Ale to też jest no taki trochę zamach, tak? Zamach na, w świetle Jupiterów, zamach na własność, bo każe się prywatyzować, przekazać coś do prywatyzacji. Gdyby nam się to zdarzyło, to nie wiem, co my byśmy prywatyzowali. A przecież my mamy długi, więc co by to było? Nie wiem, co by to było. Lasy państwowe, może inne nieruchomości, albo resztka udziałów w spółkach Skarbu Państwa, kiedyś jednoosobowych, dziś zwykle o kapitale rozproszonym. Trochę jednak tego majątku narodowego nam zostało. Spółki energetyczne, paliwowe, kilka banków. No i mamy czego bronić, ojcze i drodzy słuchacze. W każdym razie Grecja, i to jest też kolejna przesłanka, która przemawia za tym, by do Eurolandu nigdy nie wstępować, straciła swoją suwerenność ostatecznie kilka tygodni temu podczas pamiętnych negocjacji premiera Tsiprasa z tak zwaną trojką. Premier Tsipras wówczas skapitulował po długich rozmowach i zaciętych ostatecznie, co było dla mnie osobiście wielkim zaskoczeniem. Nie wiem, jakich argumentów użyto. Ale jeżeli to jest lewicowy premier, a pan mówi, że lewicowość dziś w Unii jest no mocną stroną, więc może mu wytłumaczono, że musisz polec.
Może tak, może na przykład roztoczono przed nim osobiście jakieś ciekawe widoki, jak te, które zrealizowały się w przypadku premiera Tuska. Trudno powiedzieć. W każdym razie no, widocznie się przestraszył albo na jakąś z kolei perspektywę się połasił, mówiąc brzydko. Jednak do takiej sytuacji, w jakiej znalazła się Grecja właśnie w odniesieniu do swojego majątku narodowego, na którym rękę położyli jej wierzyciele, no nigdy z czymś takim nie mieliśmy do czynienia. Ja sobie takiej sytuacji z przeszłości nie przypominam. Jest to bardzo smutne z punktu widzenia Greków. No ale najwyraźniej premier Tsipras postanowił pójść tą drogą, uratować swój rząd, swoją koalicję, doraźnie uważam, chwilowo, zamiast pomóc realnie swoim obywatelom. Premier Tsipras zna dobrze przykład Argentyny sprzed 14 prawie lat i wie, że wtedy w Argentynie, przypomnę, doszło do ogłoszenia niewypłacalności tego kraju i redukcji jego długu o, jeśli sobie dobrze przypominam, 70%. Zerwano wówczas swoistą unię walutową ze Stanami Zjednoczonymi, czyli zerwano parytet wymiany peso argentyńskiego na dolara amerykańskiego w stosunku 1:1. Uzdrowiono, co za tym idzie, argentyńską gospodarkę, choć potem tej szansy nie wykorzystano, ale to temat na osobną rozmowę. Natomiast w tym przejściowym okresie od podjęcia tej ważnej i dobrej decyzji o wyjściu Argentyny z Unii Walutowej ze Stanami Zjednoczonymi, bo te gospodarki też ze sobą do siebie nie pasują, jak grecka i niemiecka na przykład, w okresie przejściowym od tej decyzji do wyjścia przez Argentynę na prostą niestety miały miejsce no, poważne perturbacje na scenie politycznej. Rząd argentyński się nie utrzymał, wybuchła inflacja. To niestety również stałoby się w Grecji, gdyby ona ze strefy euro wyszła, ale w dłuższej perspektywie jest to, jak mówi, jedyne wyjście, choć nie bezbolesne, to chcę podkreślić. Mamy teraz tylko wyjścia złe i jeszcze gorsze. No ale Grecy muszą się wreszcie na coś zdecydować i premier Tsipras też musi zdecydować, czy ważniejsza jest dla niego i jego partii własna kariera polityczna, czy przyszłość jego narodu.